Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Jestem Konradowicz, a to jest kolejny live-on-dwu odcinek z symulatora maszyna. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału. Dzisiaj będziemy się poruszać na mapie Kaliska. Taka mapa, no, niestety nie jest w wersji całościowej, no, ale jest dostępna do pobrania na forum. Wydaje mi się, że jest bardzo dobrze. Misję rozpoczynamy wiodąc już pociągu 100 km na godzinę. Jest to skład zmieniony przeze mnie. Tak powiem, nie jest on w oryginale, tak nie wygląda. No i zobaczę tylko tam go na Discordzie. A, powiadomienie o transmisji, jak miło. No i powiadomienie przyszło tylko z YouTube'a, nie ma na razie z Twitcha. No cóż, miał być dzisiaj Let's Play na live online. No ale cóż, nie wyszło, mieli dać tą wersję self-loading cargo. No ale cóż, no nie dali, bo czekaj, może będzie w pełni sprawny z Microsoft Flight Simulator. No i no, niestety sobie jeszcze chwilę muszą poczekać na to. No jeszcze tam jakieś tam podobno drobne błędy są. Dobrze, nie przedłużając, możemy się brać za jazdę. My składem oczywiście wszystko jest wyłączone. To jest szczęście pantograf jest podniesiony. Ale wszystkie inne elementy trzeba sobie ręcznie powłączyć. Nie wiem, czy to nie jest stacja ZWK. Właśnie. A jeszcze jakiś ustron był w prądzie. No super. Dobrze, więc mamy ograniczenie do 40, a nie do 60, znaczy się bardzo. Nie jestem przyzwyczajony do ruszenia lokomotywą, która już jest w ruchu. Nawet nie wiedząc, czy aby wszystko dobrze się na pewno wczytało. Jakieś torowe ograniczenie do 60 pokazem można mieć. Na górze na pasku osobiście nie widziałem. No i nie widzę do tej pory, no ale jakieś dziwne. O, przecinka. Jeszcze się wszystko musi załadować. To jest ta stacja ZWK. O ile dobrze zrozumiałem. Z tego co widziałem, sama gra była za głośno. Już to rozwiązałem. Dobrze, więc tutaj przedstawienia składu mamy dwa wagony klasy pierwszej. Potem mamy jeden wagon przedziałowy klasy drugiej. Potem mamy raz, dwa, trzy, cztery wagony bezprzedziałowe klasy drugiej. Jeden wagon starszy przedziałowy klasy drugiej. I jeden nowszy wagon przedziałowy klasy drugiej. No niestety trochę się nie zmieści w peronie, ale w realu też to się zdarza. Skład ma ogólnie 9 wagonów.
Miałem sobie zrobić zrzucie się śrano, ale no niestety się nie udało. Za pomocą nowej funkcji systemu Windows wycinka. No i powinniśmy otrzymać właśnie zgodę do odjazdu. Niestety takiej nie usłyszeliśmy. Możliwe, że mam to jeszcze dość źle ustawione. Może jest tu kanał trzeci? Nic nie widziałem na razie. Nie było również tego w opisie Fenery. No dobrze, ale uznajmy, że tą zgodę dostaliśmy. I pomału możemy się rozpędzać. Widziałem też, że ma być 20 jako prędkość szlakowa, nie szlakowa, tylko ograniczenie prędkości. Dobrze, przejdźmy na jazdę bezoporową. Pięknie nasz skład wyłania się ze stacji. Następna stacja to jest Duńska Wola. Następny semafor wskazuje ograniczenie do 40 km na godzinę. A muszę pamiętać, że ja na kamerce jest tak swoją drogą, bo czasami można o tym zapomnieć. Szybcie przyhamowanie, bo wjeżdżamy w ograniczenie do 20 km na godzinę. Będzie prędkość szlakowa 60. Kanał z tego co widzę R3. Nie, przepraszam, R5. I na kanał 5 się przełączyliśmy. Będzie próba radio. No nie działa niestety, ze F3 nic się nie dzieje. To może dosyć stara scenaria. Mamy jeden wagon więcej niż było to mówione w oryginale. Tak dodałem. Możecie zarzucić jakiś ciekawy temat na czacie. Czas transmisji. Coś z prądem chyba było nie tak. Trzeba z powrotem załączyć wyłącznik szybki. No i znowu siadł. Coś nie tak na tej mapie, są druty, to coś to było. Napisane, żeby powyłączać pewne opcje.
No niestety ja tego nie zrobiłem i teraz będę cierpiał. Zapewne. Na przykład dociąć zasilania tylko pod siecią transmisyjną, nie? Następny semafor na stoi, zgadza się, jest i na stoi. Więc sobie pomalutku podciągniemy, nie? Ciekawe, czy to jakiś błąd scenerii, czy... Po prostu jest na stoi, bo powinien być. Więc bo powinien być dobrze i mamy os ograniczenia do 40. Następny semafor jest na stoi, dobrze. Więc tak będziemy się poruszać. No cóż, przesadziłem trochę z mocą. Ciemno bez oporówkę wejść. Po prostu. No i strzawo na następna stacja. Dobrze, wyjechaliśmy za rozjazd. No i tak mniej więcej tą prędkość otrzymamy. Widzę peron przed sobą nawet. Trochę przed czasem będziemy. To jak 5 minut. Ta skoczna muzyka w tle jest najlepsza, idealna do jazdy normalnie pociągiem. No trochę za blisko się zatrzymałem, ale cały skład zmieścił się w peronie. No mamy tu trochę czasu, to mogę jeszcze trochę pokombinować. A czemu ja na dwóch pantografach jechałem? Nie wiem, ale te cię scenaria uruchomiła, więc... Od samego początku skład jechał na dwóch.
Ne yapayım hacım? Dobrze, zrobimy coś ta cieniu. Sygnał do wyjazdu się oświeci. Zanim musimy czekać na rozkład. Dobrze, napiszemy sobie fotografię, ja mam miniaturkę. Oczywiście mógłbym tu przyspieszyć czas, ale już nie chcę kombinować, bo to czasami różne dziwne rzeczy się dzieją. A w tym czasie zadbam o wasz komfort. I wycisza w końcu telefon. Jakby co, wszystkie rzeczy, które mówią, dzieją się na dzień dzisiejszy, u mnie jest 21 lutego. A kiedy wy to oglądacie, nie mam zielonego pojęcia. Można w sumie sprawdzić z ciekawości. No i wczyta oczywiście to sprawdzimy, jeśli się nie wczyta, to nie sprawdzimy. No, wy to oglądacie gdzieś tak 7 kwiecień, nie? Bo już pewnie ciepło na dworzu, wiosna przyszła. Wiosna przyszła, a u mnie na razie 2 stopnie na plusie. Nie mówię oczywiście o tych osobach, co są aktualnie na transmisji, bo oni to widzą na dzień dzisiejszy, nie? Więc już taki jest zapas premierowy. Więc na to nie poradzę, że z jednej transmisji na żywo wychodzą po 4 premiery. A potem się to tak rozciąga w czasie. A nie chcę też premier robić codziennie, tylko co 2 dni chociaż. 33-42 normalnie numer jak ekspres. Jak odjazd, to odjazd. Poruszamy. Napinamy wagon. O, widok z ostatniego wagonu, bardzo miło. No, my się rozpędzamy. Ograniczenie do 100 km na godzinę. Ale jeszcze szlakową tu 60 widziałem. Rowej prędkości.
Następna stacja Sierac. No fajna sceneria się, że się robi. Może jeszcze coś się doskonalą do Poznania, jak będzie. Padnę i on z chęcią zobaczył maszynę. Dobrze, i to tam na górze mi już pokazuje, że to jest 100. Chociaż w teorii wiem, że tu jest 60. Teraz czego tutaj się aż słuchać? Chyba tego co widziałem na znaczach. W sumie nie widzę żadnego znaku o tym, że stowa będzie. Może już była, nie zauważyłem. No dobra, jedziemy. No i teraz będzie pod górkę. No i cóż, pociągi pod górę też jeżdżą. Nie tylko ciągle na płaskim, a nie z górki. Skład lepiej hamuje na pewno niż przyspieszę. A mogę akurat zapewnić. Bo hamuje każdy wagon. Nadaje pędu tylko lokomotywa, nie? To ci jest długi skład, nie? No to dzisiaj takie skromne 2 godziny trasy. Ja czekam cały czas na Simrail 2021, trzeci kwartał. Cały czas na to czekam. Jestem w stanie na to ze 200 wydać. Mam nadzieję, że w tych cenach symulator się zmieści. No, chciałbym pograć, nie powiem. No i znowuż siadło, zasilanie na chwilę. Załączmy ponownie wyłącznik szybki. Przyjemnie, przyjemnie się jedzie na tej mapie. Nie da się ukryć, że tak nie jest. To na pewno sierot nie jest. Tak, jakaś piecka, nie wiem co to było. Hmm.
mens ceva la. Nazwa stacji całkiem fajna, mens ceva la. Taka wioska raczej niż miejscowość. Jakieś wykrzywienie naturowi zrobiło małe. O, ptaszki ćwierkają. Słyszałem. Może to w muzyce. Może, że to nie w symulatorze. Ograniczenie do 70 będzie. Muszę przypadać senu mloka wyłączę. Nie wiem w jaki sposób. No już wyłącznie szybki padł. Nie wiem, jak ta sprężarka działa, to mi się wydawało, że im bardziej się rozpędza ten skład, tym bardziej dziwne rzeczy się dzieją. Witam serdecznie, Livercik. Witam, witam, ja zdrowie pytam. Dobrze, wyłącznie szybki mi wywaliło. Witam najnowszego subskrybenta tego kanału. No co jest z tym prądem, nie tak? Co ja mu nadam mocy, to... No i już zwolnienie do 60, super. No cóż, hamujemy w takim razie. Na nogę sobie złamałeś, no to naprawdę niedobrze. Tak, to pewnie poślizgnięcie na chodniku, nieszczęśliwy wypadek. Znając życie, najczęstsza przyczyna. Potknąć się, przewrócić i złamać, nie? Nie miał w swoim życiu, zawsze mam szczęście, że jeszcze niczego złamanego nie miałem.
widzisz, ciężkie do zgadywania to nie było, szczerze mówiąc. A teraz dosyć niebezpiecznie byłoby to wszystkie roztopy w nocy. Zawsze zimno, wszystko przymarzało. I z rana potem ślizgowice. A teraz jest ten sierot, czy jeszcze nie? W sumie, bo już się polubiłem. O nie, chyba nie, chyba taka mała stacja to nie był sierot, ten sierot. Coś za małe. No nie ma jeszcze. Wyłącznik szybki siadł. Nie, to sierot, no. Jeszcze kawałek. Niech to będzie jeszcze chciało jechać. Zielone z ograniczeniem do 40 km na godzinę. Pięknie. No i teraz dopiero do sierota będziemy wyjeżdżać. Za pół kilometra. No i znowu, że wyłącznik szybki, no nie rozumiem tego. A ja dziś czas mam ten wyłącznik szybki, co chcę załączyć. A, rozumiem. Tam za młodo miałem tyle tych budów w głowie. Mówię, że czasami przez cały dzień mnie potrafiła boleć, więc rozumiem w zupełności. Dobrej nocy życzę, miłego spania. Ja jeszcze półtorej godzinki też pewnie się będę zwijał. Akurat live'a skończę.